Witamy o 8 rano. Wstaliśmy dzisiaj o 6.30 z tego względu, że wybieramy się na wyspę Kolan obok tutaj. Pierwszy raz jesteśmy pół roku tutaj teraz obecnie w Pattaji i przy tym wyjeździe dopiero pierwszy raz wybieramy się na wyspę. No ale w sumie byliśmy dwa razy na Phuket, tutaj też mamy plażę i wodę, więc jakoś bardzo nam nie tęskniło się za pojechaniem tutaj na wyspę. Z tego względu, że już po prostu nad wodą byliśmy wiele razy. Mamy właśnie basen, także zaspokojeni jesteśmy pod względem plażowania i pływania. No ale w końcu musimy się tam wybrać, dlatego dzisiaj wstajemy rano. Z tego względu, że odpływa łódź taka miejska, duża o godzinie 8, o godzinie 9 rano. O godzinie 11 i chyba 12 jeszcze z miasta, z portu, tam na wyspę. No i stwierdziliśmy, że popłyniemy sobie tą łodzią o 9 rano, z tego względu, że będziemy tam prawie że na 10, zanim jeszcze dojdziemy na plażę, zanim się rozłożymy, to właśnie akurat 10 będzie. O, piękne słoneczko wychodzi. Więc będzie to taka idealna pora, żeby być już tam na wyspie. No bo później, jakbyśmy pojechali o 11, bylibyśmy tam na 12, no to wiecie, samo południe, bardzo gorąco. I w sumie za gorąco trochę i cały dzień jakby stracony, a z racji, że pojedziemy sobie o 9, będziemy tam o 10, to jakiejś drugiej, trzeciej wrócimy sobie z powrotem, bo od pierwszej zaczynają pływać łodzie z Kolan z powrotem do Pattaji. Także bilety kosztują tylko 30 batów od osoby, bardzo tanio w jedną stronę co prawda, więc 60 batów tam i z powrotem, 7 zł od osoby. Mamy bardzo blisko do portu, podjedziemy skuterem, zaparkujemy na parkingu, albo na parkingu w porcie, albo obok 7-Eleven, więc gdzieś tam się zawsze jakieś miejsce znajdzie. No i zobaczymy, czy coś zmieniło się na Kolan, czy nic się nie zmieniło, bo będziemy tam chwilę, zdamy relację. Zapraszam do odcinka, nowe osoby zapraszam do subskrypcji, wszystkich do pozostawienia łapki w górę. Jedziemy na Kolan. Ale ładnie śpiewa. 8 rano, u nas teraz takie coś wymyślili. Jakieś zabezpieczenie chyba, żeby ktoś nie wpadł do otwartej dziury, gdzie jest filtr. Choć nigdy tego nie było i było dobrze. A teraz jakieś takie coś wymyślili na środku tutaj nam basenu. Taki wielki chochoł, no ale to nic. Jedynej rzeczy, której ja tylko nie lubię podczas takich wypraw, to, że trzeba zabierać tak dużo wszystkiego. Torbę, maski, jakieś tam zabawki, jakieś coś. Tu jeszcze czeka deska, za chwilę jeszcze coś się znajdzie, jeszcze coś. I później tak dużo rzeczy trzeba zabierać, to mnie akurat bardzo denerwuje podczas takich wypraw, ale niestety no, są to niezbędne rzeczy, no jakoś trzeba się zabrać. Także jesteśmy już przygotowani, za 10 minut wychodzimy z domu. Jakoś udało znaleźć się parking dla skutera, ale naprawdę jest bardzo ciężko. Wszystkie parkingi są tak załadowane, że to jest jakaś masakra, jest godzina 8.30. A nigdzie nie da się zaparkować. Wszystkie skutery, znaczy nie wszystkie, tylko wiele skuterów nawet jest też zaparkowanych tam, gdzie nie można parkować. To jest jeden z parkingów tylko, ale akurat jakieś jedno miejsce udało się tutaj znaleźć. Tam wcześniej, po tamtej stronie też są parkingi, nie da się nigdzie zaparkować. Wszystko załadowane. Tam pod 7-Eleven, tam kaweczek dalej, też zabite także masakra skuterami. Nie da się zaparkować. Na szczęście chyba wszystkie te parkingi są bezpłatne. I chyba nigdzie w Tajlandii za takie parkingi się nie płaci. Co prawda tam przy Walking Street i jeszcze tak przy takiej jednej ulicy jest takie miejsce, gdzie się w sumie płaci około 20-30 batów za parking. Ale tutaj na szczęście w takich miejscach publicznych to nie. Idziemy już na łódkę. Tu dzieje się bardzo dużo w tym porcie. Wczoraj byliśmy tutaj sprawdzić, o której odpływają te łódki. To nawet o godzinie 21 były po prostu miliony ludzi wracających gdzieś tam z wysp. Miliony Chińczyków, miliony Hindusów. No naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo ludzi. To jest w ogóle taki przemian w tym porcie, że to jest niesamowite. O, tu jest właśnie po lewej ten drugi parking na skutery, tylko właśnie go nie widać. Czemu nie poszliśmy? O, nigdy nie przejdziemy. Thank you. Tutaj właśnie proponują speedboaty na Kolan, ale to kosztuje około 200 batów, 250 batów od osoby w dwie strony, więc trochę drogo, ale tu jest przemiał, tu jest taki przemiał, że to jest masakra. Tutaj też po lewej można sobie kupić bilety na speedboat. Taki speedboat płynie, kurczę, 15 minut, a nie godzinę. No ale dużo, dużo droższe. Jeszcze biznesy się kręcą.
Dora, patrz co się dzieje na porcie, znaczy na tym, ile tam jest ludzi. Ja pierdziel. Ale oni chyba nam, nie wiem na co oni idą, bo przecież nie ja, ten, ja nie wiem na co oni idą. O, 150 batów w jedną stronę. Ty chyba przyładują. Chyba tak, i ale... I tam stają. Przecież co tu się dzieje, to jest jakaś masakra. Tutaj właśnie jest rozpiska, o której startują. O 8, o 9, o 11 i o 1. I później powrót to jest o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 po południu, jeśli chodzi o Tawin Beach, pier. A my właśnie tam się udajemy. A do... w ogóle, żeby tylko popłynąć na kolan, no to od 7, o 7, o 10, o 12, o 14, o 15.30, o 17, o 18.30 można sobie popłynąć na kolan po prostu, tylko do innego portu, tam gdzie my w sumie nie chcemy. No i powroty są o 6.30, o 7.30, o 9.30, o 12, o 14, o 15.30, o 17 i o 18. Także ogólnie, żeby dostać się na kolan i powrót, to jest bardzo dużo, że tak powiem, połączeń, ale akurat tam, gdzie my chcemy się udać, jest trochę mniej. Thank you. Thank you. So much, TNB. Benzyna do speedboatów pewnie. Jakby się ktoś zastanawiał, skąd startuje ta duża łódź na kolan, taka ta tania, miejska, no to jak jest pierwszy skręt w lewo na tym pomoście, to po prawej stronie stoi duża łódź i tutaj właśnie stąd startuje się na kolan dużą miejską łodzią. Na początku są speedboaty, na początku tego pomostu i się idzie i dochodzi się do skrzyżowania. Można iść w lewo, ale tam w lewo to nie wiem w sumie co jest, a w prawo właśnie jest na kolan, także bardzo łatwo tu trafić. O, spot A, tu jest takie stanowisko A, Pier to Kolarn, i stąd się startuje. 30 batów od osoby w jedną stronę. Siadamy i płyniemy. O, teraz właśnie też nie wiem, czy na prawo, czy na lewo, ale to zaraz będziemy wiedzieć. Zapytamy. Czekaj. Emil, Dora. Ale hałasuje, chyba tu. Tawin Beach. Three people. Okay, wait. Thank you. Thank you. Hello. Jedziemy na górę czy na dół? Może na górę? Nie, idź na górę. Będzie ciszej. Oj, buja. Co? Obojętnie. Bujajamy. Idź dalej. Damy na koniec. Co? Czemu nie? A co za różnica? Dobra, gdziekolwiek. Tyle dziś. Co ci ciężko? No to nigdzie mam nie pasuje. Jak, wszędzie pasuje. Thank you. Ja cię. Daj pani wejść, usiąść. No i jesteśmy już na kolan. Tutaj woda i plaża już jest jak na najpiękniejszych plażach w Tajlandii. Piękna, czyściutka. Piaseczek idealny. Idealny kolor wody. Tutaj już jest naprawdę pięknie. My zazwyczaj właśnie wybieramy tą plażę tutaj po prawej stronie, czyli właśnie tutaj tą, gdzie akurat nie ma może 7-Eleven, nie ma jakoś dużo miejsca, ale jest spokojniej. Mimo że są tu jakieś skutery wodne, to jednak jest tego o wiele, wiele mniej niż na głównej plaży, która znajduje się tutaj za tym winklem. Tam dzieje się dużo więcej, tam przypływają wszystkie łodzie, tam jest dużo więcej skuterów, dużo więcej ludzi, dużo większe zamieszanie, głośno, a tutaj jest tak spokojnie i pięknie. Szkoda, że w Pattaji nie ma takiej plaży i nie ma takiej wody, która jest tak blisko stąd, naprawdę bardzo blisko.
i trzeba tutaj podpłynąć, no ale trudno. Tutaj już jest naprawdę wystarczająco egzotycznie, jak na najpiękniejszych plażach gdzieś na wyspach innych, na Phuket czy Koh Samui. O, tutaj właśnie mamy matę już ogarniętą, drzewo, cień. Była matka wolna? Nawet jeszcze jedna jest. No. Tak, bo tutaj na wyjściu. Na razie na wyjściu. A ktoś się może jeszcze doładuje, ale może nie. Głodna? Ale pachnie tutaj co? Jakimś jedzeniem. No, to drzewo tutaj akurat jest idealnie posadzone. Czy tam wyrośnięte. Daje idę. Posadzone, bo tutaj są te takie. To trzyma, no właśnie. Maty są rozłożone w idealnym miejscu. Ile chciał pan za matę? 100 batów. Za cały dzień. Znaczy za, no, nie ograniczyć. No, za matę. 100 batów za taką matę, bo w cieniu. Co? Bo już byśmy nie zdążyli, gdyśmy trochę później poszli. No, dobrze, tak szybko biegłyście. A ja przed chwilą nagrywałem coś o plaży i nie wiem, nie nagrało się. Kamera się nie włączyła i... A wydawało mi się, że się nagrywa. Gadam, nagadałem się. Chciałem wyłączyć, a włączyłem nagrywanie. No i niestety. To w tym roku? Ta ośmiornica właśnie? Nie wiem. Wiem tylko, że tutaj właśnie się pozmieniało w tej restauracji. Trochę. A to zaraz tam się wybierzemy. Przyszedł czas kupić coś zimnego do picia. A przy okazji... Zobaczymy, co tam się na górze w restauracjach pozmieniało. Emi, jesteś ciekawa, co się tutaj pozmieniało od ostatniego twojego pobytu? No. No. Coś się tu trochę może zaskoczyć. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to ostatnio było. No, nie było takich fur przekrojonych na pół. Co? Ferrari? Czerwoniutkie Ferrari. I takie siedzonka. Ostatnio tu były tylko zwykłe krzesełka, nie? Takie plastikowe. A teraz kulturka. Ceny ogólnie są księżycowe, jak to ostatnio ktoś powiedział. No ale jak chce się pić jakieś szejki w takich miejscach, no to niestety trzeba 3 razy albo 4 razy tyle płacić niż na mieście. No cóż, co zrobić? Ale ogólnie bardzo drogo. Jedzenie też jakieś wyjątkowo drogie. Bardzo drogie. Wszystko co najmniej jest 3 razy droższe. Minimum. O kurde, ta fura to nawet ma zaświecone światła. Ja pierniczę. Chyba jako jedyna. Nie, tu też. O jać. Idę dalej w poszukiwania, bo tam nawet w tamtej restauracji coli nie mieli. Emi sobie wzięła tylko takiego kokosowego szejka za jedyne 140 batów, czyli z jakieś 4 razy droższe niż na mieście. No, ale spoko. A ja bym się chociaż jakiejś coli napił gazowanej, zimnej albo... O, jakieś tutaj fajne rzeczy są na grillu. Co oni tu mają? Krokodyle? No, krokodylki. Wow. Krokodyl? Krokodyl. Patrzcie, jaki tu ogon długi, normalnie tu łapy, pazury. Grubo. Krewetki. Tutaj jakieś ananasy w lodówce, jakieś inne owoce. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj mają jakąś kolę, czy nie mają. O,
cholera. Tutaj to jest jakaś chińska restauracja. Sami Chińczycy tutaj są i tutaj w ogóle za bardzo chyba też nic nie kupię. Bo tutaj to chyba jakieś zorganizowane wycieczki tylko przyjeżdżają na jakieś zorganizowane jedzenie. Tu się chyba nic nie da kupić tak samemu. O jacie. No to nic. Kolejna restauracja odpada. Idźmy dalej. Tutaj mamy jakiś bar. Może w takim chociaż barze będzie coś zimnego do picia. Oprócz piwa i whisky, które tam piwo kosztowało małe 140 batów. Woda. Znowu nie widzę żadnej coli. Jedynie woda gazowana. Ja pierdzielę. O, jakie ładne papryczki z czosnkiem. No, ładna kuchnia tutaj, ładna kuchnia. Hello, do you have Coke? I have Coke, big size. Only big? Yeah. Okay. Okay, okay. So... Soda? I see soda? Soda? Yeah, we have. How many soda you want? How many soda? Two. Two soda, yes. Only soda. Only soda with ice. Z racji, że nie było coli, z racji, że nie było passion fruit soda, z racji, że nie ma innych rzeczy, no to niestety padło na changa. Chang tutaj w tej restauracji kosztuje 80 batów, a 20 metrów dalej 100... Ile mówiłem? 120? Czy 130? 140? O, thank you. Thank you. Thank you. No więc takie rzeczy... Yes. Okay. Can be open or later? Yeah, open now. Okay, thank you so much. No więc warto było przejść 20 metrów dalej i mieć coś o połowę taniej. Gdzie jest piękne miejsce, piękna restauracja, piękny bar z pięknym widokiem na morze. Także całkiem miło i przyjemnie. Tylko że ja i tak wracam pod nasze drzewko, które znajduje się już tu. Dobra, czas coś posnurkować. Wzięliśmy maski. Zaraz tylko trzeba założyć rurkę, żeby mieć jak oddychać. Jedna, druga dla Emi. O, mocne rzepy. Ok, maski przygotowane. GoPro wzięte. Idziemy zobaczyć trochę, co tam się dzieje pod wodą. Zwiedzać wyspy dzisiaj nie będziemy, bo już ją zwiedzaliśmy kiedyś indziej po prostu i mamy już jakby całą zwiedzoną, więc dzisiaj przyjechaliśmy tylko poplażować, a jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda wyspa, to tutaj podlinkuję Wam film, który możecie sobie kliknąć później po skończeniu tego filmu i po prostu obejrzeć poprzedni nasz filmik, gdzie pokazywaliśmy, jak jeździliśmy po wyspie i jak to co tutaj wygląda, jak co można tutaj zwiedzić. Także zapraszam do tego filmiku. A teraz idziemy zobaczyć, co dzieje się w wodzie. Tutaj znajduje się druga plaża. Tutaj właśnie jest bardzo duży ruch. Bardzo dużo łódek, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo skuterów i duża plaża. Co prawda jest tam 7-Eleven, są tam jakieś restauracje, jest tak lepiej zagospodarowana, ale jest też trochę dalej. A my byliśmy na tej plaży tutaj po prawej. Tylko dzisiaj jest kurczę spory odpływ i z każdą chwilą jest wody coraz mniej. I podsumowując nasze snurkowanie dzisiaj w tej wodzie płytkiej, gdzie nie mogliśmy za dużo posnurkować, bo zaraz od razu już było tutaj miejsce odgrodzone, że tam dalej za bardzo nie wolno wypływać. Dodatkowo skały, dodatkowo mnóstwo jeżowców i tak naprawdę w wodzie nie widzieliśmy nic ciekawego dzisiaj w tym snurkowaniu, także szkoda. Jedynie co, to właśnie mnóstwo jeżowców, jedna jakaś fajna, niebieska, duża ryba i jakieś kilka takich małych, srebrnych rybek. A jeszcze co najgorsze, to było to, że na tej właśnie płytkiej wodzie, bo tylko na niej mogliśmy tutaj posnurkować, było bardzo dużo piasku, była bardzo mętna ta woda i nie za wiele było widać. Dopiero jak się tam trochę dalej wypłynęło, no to tam była czyściejsza, no bo ten piasek już tam nie pływał w tej wodzie. No i było lepiej, ale ogólnie to snurkowanie zaliczam dzisiaj za nieudane. No trudno, nie zawsze się uda. Ale też na Phuket jak pływaliśmy, snurkowaliśmy, to też było dużo więcej ogólnie tych rybek i koralowców i tego wszystkiego. No tutaj troszeczkę było słabo, jeśli chodzi o snurkowanie. To nic. Ale popływaliśmy, posiedzieli, poobalali. Było ogólnie fajnie. Teraz właśnie już wracamy na statek.
i wracamy do Pattayi. Także wyjazd ogólnie udany, wszystko ok. Dziękujemy wytrwałym, którzy wytrwali do samego końca. Jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogach. A tutaj już pełna łódka czeka na nas. No nie tylko na nas, na innych turystów oczywiście też, ale już bardzo dużo osób siedzi, miejsca pozajmowane. Za 5 minut odpływamy. Jeszcze raz przypominam, że film z wyspy, gdzie na skuterze zwiedzaliśmy wyspę, jest podlinkowany. Dodatkowo też w opisie filmu jest link do filmu. No to zapraszam do oglądania tamtego filmiku. Pattaya, Pattaya. Good. Dawaj, dawaj. Dawaj, not Russia, not Russia. Poland, Poland. Moment. Quickly. Yeah, quickly, quickly, okay. Where are you from? From Poland. Poland. Poland, yeah. Okay.